Ponad 1100 kilometrów przepłynęli uczestnicy pierwszego 24-godzinnego maratonu pływackiego. Zorganizowana przez Pływanie nr 2 i Fundację Czas Lokalny Zabawa zmobilizowała łomżyniaków do działania. W wodzie mogliśmy zobaczyć zarówno tych najmłodszych, jak i tych nieco starszych, jak również i seniorów. A co ciekawe, w ustanawianiu rekordu wzięli udział nie tylko mieszkańcy naszego miasta, gdyż przyjechali goście nie tylko z bliskiej, ale także z bardzo dalekiej okolicy. Pierwsi pływacy do wody weszli w sobotę punktualnie o godzinie 12. Wśród nich był 2-letni Seweryn Wałkuski, który pod czujnym okiem taty w sumie pokonał 25 metrów na basenie rekreacyjnym. Jak się było? Pani było? Tak. No, na pewno. Dla nas to lekko stresujące, bo nie wiedzieliśmy, czy mały będzie zdrowy, czy będzie chciał płynąć, ale ogólnie my przychodzimy co tydzień tutaj na basen, tak? I tak też zostaliśmy znalezieni przez panią kierownik, bo zobaczyła go i powiedziała, ile on ma lat. Ja mówię, że 2, to on musi przepłynąć, skoro pływa co tydzień, tak? Także super dla nas. No tak. Równolegle do wody wszedł także najstarszy uczestnik zmagań. Pan Anatoliusz Jastrzębski wziął udział w maratonie, chociaż przez cały tydzień poprzedzający zmagania przebywał w szpitalu. Miałem okazję za darmo popływać sobie. Tak to płacę 4 zł, a tak to za darmo. Najstarszy z najmłodszym uczestnikiem maratonu, chociaż wspólnie nie pokonywali kolejnych metrów w wodzie, to jednak mieli okazję do spotkania już po wyjściu z basenu. Dwa baseny. No to średnio mamy. Pan Anatoliusz przyznaje, że wziął udział w maratonie, by zachęcić innych do pływania. Kiedyś koło 8:30 często tu pływamy, prawie pusty basen. Mam pretensje do prezydenta, do innych, do społeczności łomżyńskiej. Jak to jest? Kolno, Zambrów, Ostrołęka, tam jest jak to się obłożenie, jest wielokrotnie wyższe. Dano takie forsy i dlatego to ktoś musi to, tak w żartach, jak średnia jest alkoholu ileś, ktoś nie pije, bo młody, bo stary, to i nie muszę nadrabiać. Tak samo ja tutaj nadrabiam za innych. I to właśnie zachęcanie do aktywności fizycznej było głównym celem organizatorów maratonu, Fundacji Czas Lokalny oraz Pływalni Miejskiej nr 2. Pomysł na 24-godzinne pływanie nie jest nowy. Jeden z pierwszych maratonów odbył się w Kazimierzu Wielkim na Kielecczyźnie, gdzie rok temu 280 osób przepłynęło w sumie ponad 1600 kilometrów. Jest to impreza, której do tej pory w Łomży nie było. Gdzie mamy, widzimy, że tu już jest wielopokoleniowość. Najmłodszy uczestnik ma 2 lata, najstarszy ponad 80, wydaje mi się, że 86 lata, więc to są bardzo dobre wyniki, prawda? I to są również takie dowody na to, że innym ludziom możemy zabrać wymówki, że ja coś tam nie mogę, bo ja, prawda? Także no, niech ktoś się zmierzy z tymi prawda, ludźmi, którzy tutaj dzisiaj pływają. Nasze oczekiwania przeszły. Sądziliśmy, że będzie mniej chętnych. W tej chwili jest zgłoszonych ponad 500 osób i jeżeli weźmiemy rozpiętość, to od 2-latka do dojrzałego seniora w wieku 86 lat. Cieszymy się niezmiernie, że oferta, która została zaproponowana dla mieszkańców Łomży, trafiła na podatny grunt i dzisiaj mamy właśnie już pływaków, którzy od godziny 12. Jestem przeszczęśliwa, że jednak udało nam się jakby zebrać ludzi, zmobilizować, żeby pływali przez 24 godziny. Mamy takie 4 sztafety sztandarowe, które pływają przez 24 godziny i zapewniają pływanie. W związku z tym to jest cudne, że będą pływać w nocy. Postaramy się im zrobić lekką niespodziankę, żeby było miło i sympatycznie. Podczas pobytu na pływalni można było nie tylko popływać, ale także smacznie zjeść i zbadać swoje zdrowie. Uczniowie zespołu szkół technicznych pokazywali, co można zrobić z ręczników. Z kolei Weta częstowała pływaków koktajlami mlecznymi. Po pierwsze mleko, bardzo dobre i chyba najlepsze źródło wapnia. A wapń, jak wiemy, potrzebny jest dla naszego organizmu, dla budowy kości, czyli bardzo ważny jest dla dzieci, dla organizmów rosnących, ale również dla starszych, żeby uniknąć osteoporozy. Można było także porozmawiać z dietetykiem oraz sprawdzić, czy nasze dziecko nie ma wad postury. Wracamy jednak na Nieckę. Wśród pływających byli przedstawiciele służb mundurowych, uczniowie łomżyńskich szkół oraz studenci. W
tej ostatniej grupie nie zabrakło żaków z kierunku wychowania fizycznego z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości. Sprawdzenie swoich umiejętności na pewno, ale jednocześnie bardzo dobra zabawa i spotkanie się z innymi ludźmi, których pasją też jest spływanie, więc bardzo miła forma spędzenia czasu. A czy łatwo jest pływać bez przerwy 30 minut? Ciężkie jest przepłynięcie pół godziny naraz, szczególnie jak się pływa jeszcze co jakiś czas, bo wiadomo, nie płyniemy raz, tylko parę razy, ale jest to możliwe do wykonania na pewno. Niektórzy nie zadowalali się jednak tymi 30 minutami w wodzie. Janusz Krasowski w dwóch turach pływał przez 13 godzin, a w tym czasie pokonał ponad 30 kilometrów. Jeśli chodzi o pływanie, to jest moje hobby od najmłodszych lat. Wychowałem się tutaj właśnie na Narwi. To już zacząłem pływać, jak miałem 9 lat, przepływałem na drugą stronę, oczywiście asekuracją. A później już starałem się utrzymać przynajmniej tą formę. Mimo wieku, prawie 60 lat mam, prawda, to staram się, tym bardziej, że pracuję jako ratownik, prawda, na basenie, to sprawność muszę utrzymać. A jeśli chodzi o pływanie długodystansowe, to zawsze moje było takie wyzwanie, jak najwięcej przepływać. Co jest najważniejsze przy pływaniu tak długich dystansów? Raczej równe tempo, bo tutaj takiego zrywu nie można zrobić ze względu na to, że po 300-400 metrach człowiek by już po prostu nie wytrzymał tego tempa. W wodzie mogliśmy zobaczyć także samorządowców. Oko naszej kamery sprawdziło, jak w wodzie radzi sobie radna Bogumiła Olbryś oraz członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek. Jesteśmy trochę w innych strojach, prawda? Ale warto, bo to jest duże takie, no emocje to takie małe, ale przede wszystkim dla zdrowia, dla kondycji, dla serca, ten zdrowy styl życia. Basen jest chyba i pływanie jest chyba najfajniejszą takim elementem sportu, który właśnie no, jakoś tam kreuje sylwetkę, no przede wszystkim relaksuje człowieka i człowiek jest taki na cały następny tydzień w takiej dobrej kondycji, z dobrym uśmiechem, no i taki czyściutki, ale to oczywiście najpierw prysznic. Zainteresowanie pływaniem jest w Łomży coraz większe. Ma to również znaczenie też na poziom pływania, bo selekcjonujemy też pływaków wyczynowych, o których coraz głośniej słychać w Polsce. No ale przede wszystkim pływamy dla rekreacji, dla zdrowia, dla poprawienia kondycji, dla zrzucenia brzucha. Także naprawdę fantastyczna sprawa i też dobrze, że MOSiR organizuje tego typu imprezy. Wśród pływających zabrakło wiceprezydent Łomży Mirosławy Kluczek. Postanowiliśmy zapytać panią prezydent, dlaczego w tym roku nie zdecydowała się wziąć udziału w maratonie. Ja pomyślałam sobie, że tak często biorę udział w różnych formach, że może tym razem nie. Pływam na co dzień może nie, ale tak jak mnie dwa razy w tygodniu staram się tu być, więc dzisiaj po prostu nie. Co ciekawe, trudy maratonu nie przeraziły dzieci. Przez cały czas maluchy do 10 lat pływały na basenie rekreacyjnym, a te starsze na głównej niecce. Wszystkie dzielnie pokonywały kolejne metry. Bardzo zaskoczyły mi dzieci. Są przeambitne. Jestem tak zaskoczona pozytywnie maluchami. Sama dzisiaj rano sędziowałam dziecku, które ma 9 lat, 200 basenów rekreacji, czyli 100 dużych basenów. A przyszedł tutaj dlatego, że jego brat młodszy wczoraj napływał 60 basenów. Powiedział, że dwa razy tyle musi napływać. Skończyło się na 200 basenach. Po prostu jestem w szoku, jak patrzyłam, jak te dzieci z taką energią. Jeszcze nie jestem zmęczony, jeszcze mogę. Po prostu są, energię mają niewyczerpalną po prostu. Co ciekawe, dzieci pływały także nocą. Izabela Czerwonka między północą a 2:30 przepłynęła w sumie 120 długości basenów. Nie przygotowywałam się specjalnie, ja tylko po prostu co tydzień chodzę na basen i pływam razem z panem, który miał czy pływać. Iza na maraton przyszła z całą rodziną. Bardzo dobry pomysł. Można każdego zaangażować od najmłodszego do najstarszego. U nas najmłodszy ma 8 lat, najstarszy ma dziadek 60 parę lat, także wszyscy pokoleniowo pływamy. Rodzina Czerwonków nie była jedyną, jaka zgłosiła się do maratonu. Myślę, że fantastyczny pomysł. Jak widzę po ilości osób, które tu są i od jakiego wieku te dzieci zaczynają tu pływać, począwszy od tego dwulatka, który rozpoczynał dzisiaj całą imprezę. Myślę, że fantastyczny.
i każdy podkreślał, że rodzinne pływanie to dobry sposób na spędzenie wolnego czasu. Na pewno jest to lepszy czas do spędzenia, lepszy okazja do spędzenia czasu razem, wspólnie i przede wszystkim nie przed telewizorem czy komputerem. Jest to zdrowy taki tryb życia. Jeżeli się zaszczepi to w dzieciach od takiego malutkiego, to potem z chęcią takie duże jak moje dzisiaj pływają i razem spędzamy wspólnie czas. W ustanawianiu pływackiego rekordu Łomży wzięli udział nie tylko sami łomżyniacy. Do zabawy przystąpiły dwie drużyny z Zambrowa oraz gość z Sandomierza. Bardzo sympatycznie. Przykładowo wiadomo, nawet przy niedużej ilości osób kolizje się trafiają na torach. Nie jest bez żadnych zgrzytów, spokojnie. Każdy pływa swoim. Tak. I o to chodzi. Warto było przyjechać? Oczywiście. Dobrze. Dlatego mówię, że będę próbował też jeszcze za rok, jak będzie impreza. Krzysztof przepłynął w sumie ponad 18 tysięcy metrów. Jego wynik plus rezultaty pozostałych zawodników pozwoliły w 23 godzinie pływania przekroczyć magiczną liczbę 1000 kilometrów. Nasz cel, który jakby mamy zrobić wynik, czyli coś ustanowić, za rok będziemy to bić, nie ukrywam, że na pewno został ambitnie zrobiony. Za rok już będziemy musieli się z tym zmierzyć i ilościowo uczestnikami, i ilościowo kilometrami. W tym roku mieliśmy pewien komfort, bo coś ustanawialiśmy. Natomiast mam nadzieję, że ludzie, którzy przyszli, którym się spodobało, którzy wciągnęli innych, za rok poćwiczą po to, żeby ten certyfikat, który w tym roku dostanie z osiągniętym wynikiem, na drugi rok ambitnie zostały polepszone znacznie, tak? Nie tam kilka metrów, ale set metrów, tak? I to byłoby cudne po prostu. W sumie podczas 24 godzin 470 osób pokonało 1162 km i 213 metrów. I to właśnie ten wynik będzie musiał być pobity w przyszłym roku.